Witam, witam. Dziękuję za to, że odwiedził Pan moją kawalerkę. Ja muszę zadać to pytanie. Dlaczego się Pan zgodził? Bo nie wiedziałem, na co się decyduje. Właśnie tak myślałem. Dlaczego cudne jest nudne? No bo dla jednego jest nudne, dla drugiego nie jest nudne. Dla mnie jest nudne i dla Janka Wołka też jest nudne. I to Janek Wołek wymyślił tytuł płyty? To Janek Wołek nie. Janek Wołek wymyślił piosenkę, a ja wymyśliłem tytuł płyty. Znaczy z tej piosenki, bo ten tytuł bardzo mi, że tak powiem, konweniował z moimi odczuciami co do cudności i nudności. Oraz co do w ogóle całego świata i spojrzenia na cały świat. Ale czy to znaczy, że perfekcjonizm jest nudny? Idealizm jest nudny? Nie, to nie chodzi o to, że ja deprecjonuję wszystko to, co jest perfekcyjne, co jest idealne, co jest doskonałe. Nie. Nie, tylko że uważam, że na przykład śpiewając tak, jak śpiewam, a ja śpiewam brzydko, że tak powiem, źle śpiewam, chrapliwie śpiewam, frazy nie dociągam. No jest cała masa błędów, które gdybym bardzo się starał w studiu, mógłbym poprawić. Mógłbym poprawić, oprócz oczywiście tembru głosu, którego nie zmienię, no taki mam, jaki mam. Podobny trochę do barana, na szczęście młodego. Zresztą nie wiem, czy w każdym razie mógłbym to zmienić, żeby to było prawie, nigdy nie byłoby doskonałe, ale prawie dobre, prawie doskonałe. Ale nie zmieniam, ponieważ uważam, że jeżeli w ogóle ktoś się interesuje tym i chce słuchać moich piosenek, to słucha również przez to, że one są brudne. Że one nie są cudne. Nadal niewiele osób wie, że Pan śpiewa. Ja nadal sobie czasem przypominam, że śpiewanie mnie też zadziwia. Idę ulicą, myślę, cholera, ja płytę wydaję. Etatowo pracuje Pan w Teatrze Słowackiego? Tak, w Teatrze Słowackiego w Krakowie od wielu, wielu lat. Gram tam Chorego z Urojenia, gramy to już 11 lat z wielkim, olbrzymim powodzeniem. Dyrektor Orzechowski utrzymuje to na afiszu. W związku z tym pewnie, że to jest naprawdę bardzo dobry, fajny, śmieszny spektakl. Ze względu na to, że publiczność bardzo dopisuje i frekwentuje ten spektakl. Ten spektakl zresztą, tylko moja rola została jakby przeniesiona do Teatru Szóste Piętro. No i gramy to już, który trzeci sezon będziemy grali. Obecnie, zaraz się zacznie. W którą stronę według Pana idzie świat? Ja nie wiem dokładnie, jaką idzie, bo ja na przykład, jak Pan mówi, że internetem mi wysłał, ja nie oglądam internetem, mimo że umiem sobie go włączyć, to jest już dużą zasługą. Ale no, ja jestem już inne pokolenie i wcale nie znaczy, że ja z tego jestem dumny, bo niektórzy jako powód do chwały i dumy uważają, że nie potrafią odczytać SMS-a, czy nie potrafią odczytać maila, czy nie potrafią posługiwać się komputerem. Ja wcale nie jestem z tego powodu dumny. Prawdopodobnie zaakceptuję to, no bo jak powiedział Alain Delon, kiedy tutaj był kilka lat temu, że wiek XX był wiekiem filmu, wiek XXI będzie wiekiem telewizji i czy my chcemy, czy nie chcemy, tak będzie. I jeżeli ja będę walczył z tym, z internetem, z telewizją, no to ktoś przegra, internet czy ja? No wiadomo, że ja. Szkoda mi na to czasu, mimo że pierw odczytywałem te wszystkie internautów, wpisy w związku ze mną, w związku z jakimś wydarzeniem. Ty stary Żydzie, ty zboczeńcu albo coś takiego, ty pijaku, aleś brzydki i tak dalej, ale ty ruda pało i tak dalej, łysa stara wiedźmo. No to wszystko odczytywałem. No, pierw mnie to trochę nawet oburzało, potem rozśmieszało, a teraz mnie to w ogóle nie interesuje. O, to ciekawe. Najpierw oburzało, potem rozśmieszało, teraz nie interesuje. Można mieć do tego dystans? Trzeba mieć do tego dystans. No to jeżeli się nie ma do tego dystansu, to się jest nieszczęśliwym człowiekiem, jeżeli się oczywiście sprawdza to. A jak postęp wpływa na ludzi? Pewnie i dobrze, i źle. No bo jak to zwykle jest, każdy postęp wpływa i dobrze, i źle. Interesuje mnie bardziej ta negatywna strona. No negatywną stroną jest właśnie ten anonimowy dostęp do na przykład do internetu i do wyrażania swoich opinii. Które według mnie, no, demokracja jest najgorszym ustrojem, ale lepszego nie wymyślono, jak mówił Winston Churchill. I miał rację. No, demokracja w internecie również polega na tym, że mogę sobie wpisać o panu co tylko zechcę, nie odpowiadając za to. Negatywne jest to, że właśnie ludzie poprzez ten olbrzymi postęp techniczny, olbrzymi postęp komunikacji w technice, przestali się kontaktować ze sobą, że dzisiaj nie muszą iść na pocztę i wysłać listu, że dzisiaj wyślą maila, prawda, że dzisiaj wyślą SMS-a, że dzisiaj nie ma telegramów już. Czyli cierpią na tym tak naprawdę ludzie, relacje. Relacje międzyludzkie. Ja pamiętam no, moich rodziców, którzy no, w tej małej Alwernii, którzy raz w tygodniu przychodzili
pani doktor i mąż pani doktor grali w bridge'a, pili sobie jajer konia, którzy sami robili, bo przecież nie było jajer koniaku. Słuchali płyt, bo ktoś tam kupił jakieś tam płyty, no to przynosili płyt, był gramofon Bambino, no to grali i siedzieli i słuchali. Na telewizor szło się do wujka, ponieważ tylko on miał telewizję, wobec tego też tam zbierało się osób 10-15, siedzieliśmy przy stole i oglądaliśmy film, bo szliśmy na film. Niech sobie ludzie żyją tak, jak chcą. Jeżeli tylko to nie wpływa no, źle na współżycie między ludźmi, na stosunki między ludźmi, na stosunki w rodzinie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę o show biznesie. Rzadko bywa Pan na przyjęciach, rzadko widać Pana w rubrykach towarzyskich. Czy to pokazuje Pana stosunek do show biznesu? No co, ja nie znoszę wywiadów, nie znoszę zdjęć, jak ktoś mi robi. Nie znoszę dawać autografów, nie znoszę być rozpoznawalnym. I to wcale nie jest to, że jestem szlachetniejszy od tego aktora, który lubi dawać wywiady, lubi się fotografować i lubi dawać autografy. Nie. Ja wcale nie uważam, że moja postawa jest lepsza, a jego gorsza. Podobnie jak nie uważam, że jego jest lepsza, a moja jest gorsza. Jak pisał Wyspiański w Weselu ustami czepca, pon jest taki, a jo taki. Pan ma do tego pełne prawo. Ja no, mogę lubić albo nie lubić tego. Ja tego nie lubię i koniec. A co jeżeli ktoś podejdzie i chce od Pana autograf? Zależy jak się do mnie zwróci. Jak mówi Panie Fertku, no, czy mogę prosić o autograf? To po prostu robię minę Goebbelsa z Pitbulla i naprawdę trudno ze mną wtedy wytrzymać. Potrafię być nawet niemiły. Jeżeli podchodzi i pyta się, czy Pan to Pan, to mówię, że nie, że to nie ja. No i idę, no mam ku temu prawo. Jeżeli Panie Andrzeju już mi mówi, no to zwykle daję mu autograf. No, chciałem zobaczyć tę minę bardzo. Którą? Panie Fertku, mogę prosić o autograf? Czasem jeszcze, wie Pan co, Ferdek nie umie pisać. Ja zaraz wejdę na temat serialu, ale jeszcze jedną świetną sytuację. Pan o niej powiedział w wywiadzie, kiedy ktoś do Pana podszedł i poprosił o wspólne bodajże zdjęcie. Proszę tak, to powiedzieć. To było bardzo dawno temu, to było zaraz po rozpoczęciu serialu, gdzieś w knajpie, podczas śniadania w hotelu, podszedł do mnie facet i zapytał się, Panie Andrzeju, czy ja mogę prosić o autograf? Ja wtedy byłem zdziwiony, bo zwykle wtedy do mnie tylko Panie Fertku mówili, co mnie tylko właśnie denerwowało. No więc mu napisałem imię i nazwisko i on wtedy mi powiedział, bardzo Panu dziękuję. Chciałem jeszcze Panu bardzo podziękować za to, że spotkałem większego debila niż sam jestem. To było coś nadzwyczajnego, ponieważ pierwszy oburzyłem, no bo to tak jakby mnie obraził, prawda? Ale potem nagle natychmiast przyszło do głowy, że przecież on mnie nie chciał obrazić, on mi chciał sprawić przyjemność. Tylko, że ta przyjemność była jakaś strasznie zakamuflowana. No dziwne to było, no teraz się oczywiście z tego śmieję, no bo to śmieszne. Ja nie jestem Ferdek, podobnie jak nie jestem Goebbelsem z Pitbulla, podobnie jak nie jestem tam Kowalem z Odwróconych, mówię tylko o... Ups, przepraszam najmocniej. Halo? Kto to? Moja żona, no tak też przypuszczałem, no. Ach. Tomku, to może wystopuj na dwie minuty. Wszędzie mnie wyciągnie. Nie wiem, chyba, zaraz zobaczę. Jest Pan genialnym aktorem. Czy nie męczy Pana to, że no nadal właśnie kojarzą Pana z Fertkiem? Na początku, to mi 14 lat już programy, więc to jest kawał czasu. Nie mogę tego ścierpieć, że jestem kojarzony tylko z Fertkiem. Nie znosiłem tej roli, nie znosiłem grać tej roli. No ale po pewnym czasie doszedłem do wniosku, no dlaczego? A pomógł mi w tym pewne spotkanie na Śląsku. Myślałem, że przyjdzie 4 osoby. Przyszła cała biblioteka. Spotkanie trwało ponad 2 godziny, czy około 3 godzin. No oczywiście zdjęcia, autografy. I przyszła do mnie taka jedna starsza Ślązaczka, która powiedziała, że jest emerytką. Jej mąż jest emerytem. Że są bardzo biednymi ludźmi i jedynym szczęściem ich jestem ja, którego oni co tydzień, codziennie oglądają. Że ja im przynoszę radość, ja im przynoszę szczęście i że mi dziękują i życzą, abym długo żył i długo jeszcze. I sobie wtedy pomyślałem, Boże drogi, cóż znaczą te wszystkie krytyki jajogłowych facetów, którym się wydaje, że zjedli wszystkie rozumy w porównaniu z tym, że jakaś kobieta mi mówi, że ja jej daję szczęście. Oczywiście, że nie chciałbym, żebym był pamiętany kiedyś jako tylko i wyłącznie twórca roli Ferdynanda Kiepskiego. Pewnie dla niektórych tak będzie. No niektórzy nic innego nie widzieli, tylko widzieli mnie
świecie według kiepskich. Wobec tego ja nie mogę mieć do nich o to pretensje. Podobnie jak nie mogę mieć pretensji o to, że ktoś na ulicy krzyczy do mnie: dzień dobry panie Fertku. I nie wiadomo dlaczego ja się wtedy denerwuję, a on w ogóle nie rozumie, dlaczego ja się denerwuję. Bo przecież on nic złego nie powiedział. Powiedział mi: dzień dobry panie Fertku. A to, że ja mam w sobie taki opór, że ja nie chcę być z tym kojarzony, gdyby mi powiedział: dzień dobry panie Goebbels, pewnie bym inaczej zareagował. No, nie wiem, może to jest jakaś moja ułomność, że ja tak bardzo nie chcę być utożsamiony z postacią Fertka, a wolę być utożsamiony z postacią Goebbelsa, czy nawet Kowala, który był bandytą. Ale no. Dlaczego? Czy dlatego, że cały czas porównują właśnie do tej roli? Ja myślę, że to nie wypływa dlatego, że wszyscy kojarzą mnie z tą rolą. Nie. To wypływa raczej z tego, że przez wiele lat od początku o sprawcy środowiska, który dotknął Kiepski, a ja w końcu w tym środowisku żyję, prawda? Wśród aktorów, wśród producentów, wśród reżyserów, no po prostu traktowany byłem jako ktoś, kto wyrzekł się swoich ideałów, swojego gniazda, który wziął udział w czymś, co jest niegodne aktora i tak dalej, i tak dalej. Tak byliśmy traktowani przez kilka ładnych lat. Wszyscy moi znajomi, którzy po prostu mówili, no po prostu coś okropnego, czas umierać, przechodzili na drugą stronę ulicy, jak mnie widzieli i tak dalej, i tak dalej. I to weszło tak mocno w moją świadomość, że teraz nie lubię, jeżeli ktoś mówi do mnie: panie Fertku. Anegdota, którą też opowiadam, że aktor w Krakowie, który po pierwszych emisjach Kiepskich przez rynek szedł, zobaczył mnie i wrzeszczy na cały rynek: widziałem, w takim gównie grasz. Na co... I on mówi: wiesz co, ja bym odmówił. No a właśnie. Dostałeś propozycję? A dostałeś, a zaproponowano ci? No nie. No to jak ci zaproponują, to sobie odmów. Ale na razie poczekaj. Nazwisko tego aktora, nawet gdybym powiedział, nic by ani panu, ani państwu nie powiedziało. No ja jestem złośliwy tylko dlatego, że on wtedy był złośliwy. Powiedział pan też przed chwilą, że na jednym ze spotkań nauczył się pan o sobie bardzo dużo. Które sytuacje w życiu uczą człowieka najwięcej? No, sytuacje, które wywołują największy stres. Ja najwięcej nauczyłem się, jeżeli chodzi o mój zawód, po rolach, które źle zagrałem. Ktoś jeszcze kiedyś powiedział a propos tego, że jak się wchodzi do góry, to trzeba pamiętać, że jak się będzie spadać, to się spotka tych samych ludzi, których się wyprzedziło. A, ładne. Więc żeby również zwracać uwagę na tych, których się wyprzedza. Ładne. Bo później spadając się, ich spotka też. Jest pan szczęśliwym facetem? Pan co, szczęście jest takim względnym pojęciem. Szczęściem może być, szczęśliwy człowiek może być, jak się obudzi, po czym po 5 minutach okazuje, że zaczyna być bardzo nieszczęśliwy. Szczęście jest procesem. To nie jest jednorazowe odczucie, które się posiada, które o godzinie w pół do 10 zacząłem być szczęśliwy i będę szczęśliwy do końca życia albo do godziny 12:15. Nie, to jest ten wybuch tych endorfin, które powodują, że człowiek jest szczęśliwy przez 5 minut, po czym nagle staje się bardzo nieszczęśliwy, po czym znowu staje się szczęśliwy, a powody do tego, dla których staje się szczęśliwy albo nieszczęśliwy, są bardzo są czasem głupawe. Czasem po prostu nie warte tego, albo nie warte tego, żeby przestać być szczęśliwym, albo nawet nie warte tego, aby być szczęśliwym. Coś, jedno słowo, jeden uśmiech kogoś bliskiego powoduje, że człowiek jest szczęśliwy albo przestaje być szczęśliwy. Ja nie narzekam. Nie powiem na pewno, że jestem bardzo nieszczęśliwy. Nie, tego nie powiem. Ale też nie mogę powiedzieć, że ja cały teraz chodzę i po prostu jak ptaszek, że gdybym miał skrzydła, to byłbym motylem, latałbym nad Warszawą i krzyczał: jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy. No, tylko głupiec jest całkowicie zawsze szczęśliwy. Czego powinienem panu życzyć? No może, żebym był głupcem. To wtedy byłbym szczęśliwy. Znaczy nie, jeżeli ja mówię, że pan powinien, żebym był głupcem, to znaczy, że kreuję się na mędrca. Nie, nie jestem mędrcem. Mam nadzieję, że nie jestem totalnym głupcem. Zdrowia, wie pan, no, to zawsze jest najważniejsze. Życzę zdrowia i chciałem powiedzieć, że bardzo sobie cenię, że pan u mnie był. Dziękuję za tę rozmowę. Bardzo mi miło, rozumiem to jako zakończenie każdego z państwa. I nie, naprawdę nie. Panu wywiadu. Mogę zmontować końcówki, panu wysłać wszystkie.